Witajcie. Często zadajecie mi pytania, na ile starcza mi taki zasobnik trocin w kotle na ekogroszek. Lub czytam też komentarze, że latam co parę minut do kotłowni i rzucam wiadrami, bo tak to szybko idzie. Otóż wyjaśniam. Wszystko zależy od temperatury na zewnątrz. Jeżeli mamy tak jak teraz minus 10, minus 20 stopni, co rzadko się zdarza, to taki zasobnik, którym jest donica, wystarcza mi na 10 godzin. Tak, na 10 godzin wystarcza zasobnik trocin, a w tą doniczkę ile włazi? Gdzieś z 5 takich wiaderek. 5-6 takich wiaderek i wtedy będzie pełno. Sypię pod samą górkę. Bo wiadomo, jeśli to by szło bez donicy, to by starczało nawet na dobę, tak? Ale niestety tak nie jest, ponieważ będzie Wam się opał zawieszał. I jeszcze też kwestia, na przykład, czy mieszacie z ekogroszkiem. Bo jeżeli byście mieszali z ekogroszkiem, to Wam to starczy nawet na 16 godzin, w takie mrozy minus 10, minus 20 stopni. Teraz, jeżeli będziemy mieli temperatury wyższe, na przykład okolice 0 stopni, to taki zasobnik, śmiało mogę Wam powiedzieć, że wystarczy dla mnie samych trocin na 20 godzin, tak żeby to zeszło do końca, nie? Ale oczywiście do końca nie schodzi, ponieważ musi być trochę, bo zauważyłem, że jak zasypię pusty zasobnik, to po prostu się przywiesi. Ale jeżeli jest coś w tym koszu, to powoli tak schodzi tym swoim jakby rytmem. I wtedy nie ma problemu, więc ludzie też mają problem, że się zawiesza, więc trzeba to po prostu powolutku wsypać na początku i będzie dobrze. No i nie latam co 5 minut z łopatami, bo kto by to chciał. Naprawdę, to wystarcza na 10 godzin minimum w najgorsze mrozy, w najgorsze. Więc nie jest źle. U mnie cały czas jest ktoś w domu, więc nie ma problemu z sypaniem. Więc odsyłam do filmu o donicy i spróbujcie sami i będziecie oszczędzać. Zima powoli się kończy, na horyzoncie odwilż, więc będzie mi starczało na 16 godzin. Jeżeli latem na przykład, jakbym palił na samą wodę użytkową, to taki zasobnik wystarcza na 30 godzin. Śmiało 30 godzin wystarczą takie na ogrzanie wody. Więc nie jest to jakieś latanie, nie wiadomo po co. I tak to po prostu wygląda. Także nie czytajcie tych komentarzy, tylko słuchajcie mnie, a będzie dobrze. Do zobaczenia.